14, 15 i 16 czerwca odbędą się tegoroczne Dni Szczaw na Zdroju. Moc atrakcji i niespodzianek czeka wszystkich mieszkańców, a także odwiedzających to uzdrowiskowe miasto. Przed nami Święto Miasta. Kolejne 3 dni czerwcowe, w których będą odbywały się różne propozycje z zakresu rekreacji, sportu, śpiewu, tańców i różnych innych atrakcji. W 1980 roku powstało Towarzystwo Miłośników Szczaw na Zdroju i to dzięki inicjatywie tego stowarzyszenia zorganizowano pierwsze Dni Szczaw na Zdroju, które obchodzone są do dziś. Chciałbym także przywołać w tym miejscu pierwszego prezesa tego towarzystwa, tego stowarzyszenia, które było bardzo aktywne, które widoczne było na terenie i miasta, ale szczególnie wśród kuracjuszy wczasowiczów, bowiem pan Pisarski był przewodnikiem PTT-kowskim i wiele cennych uwag, informacji, które posiadała. Posiadał bardzo bogate informacje, przekazywał właśnie przyjeżdżającym. W 1981 roku zarząd towarzystwa postanowił zorganizować pierwsze Dni Szczaw na Zdroju, no i od tego czasu już minęło 32 lata, w tym roku 33 rok. Został specjalnie powołany komitet organizacyjny tegorocznych Dni Szczaw na Zdroju, na czele którego stanęła Urszula Drozdowska. Zaczynają się Dni Szczaw na w piątek, już o godzinie 10. Wyruszamy kolorowym korowodem ulicami naszego miasta, po czym dzieci i młodzież będą uczestniczyć w zabawach, grach, zabawach sportowych przeznaczonych dla nich. Dla dzieci młodszych będzie również przedstawienie w Teatrze Zdrojowym, a po południu i w godzinach nocnych to już noc w bibliotece. Również tam przygotowane szereg ciekawych atrakcji. Będzie przedstawienie pod tytułem Kubuś Puchatek Lato, na które również serdecznie wszystkie dzieci z naszego miasta zapraszamy. Nie zabraknie występu zespołu pieśni i tańca oraz emocji sportowych podczas szeregu turniejów piłkarskich. Natomiast sobota, niedziela to imprezy również dla dorosłych, dla dzieci. Imprezy dla dzieci to przede wszystkim zamki dmuchane, zjeżdżalnie, gry i zabawy prowadzone przez zawodowych animatorów, przez klaunów. Będzie malowanie twarzy, będzie chodzenie na szczudłach, zabawy również sportowe, z których mogą skorzystać całe rodziny. I na tym nie koniec sobotnich atrakcji. Wielką atrakcją w tym dniu będzie po raz pierwszy organizowany w Szczawnie konkurs truskawkowy. W związku z tym zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie poprzez przygotowanie słodkich deserów, gdzie głównym bohaterem będzie truskawka. Truskawka na 1000 sposobów. Konkurs odbędzie się w hali spacerowej, a wszelkie szczegóły konkursu i zgłoszeń znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Szczawnie Zdroju. W konkursie przewidziane są oczywiście wspaniałe nagrody. Zwieńczeniem tegoż dnia będzie wspaniały występ zespołu tanecznego, wokalno-tanecznego Jose Torres, gdzie po koncercie będzie można do późnych godzin nocnych skorzystać z zabawy prowadzonych również przez DJ-a tegoż zespołu. Trzeci dzień obchodów Dni Szczaw na Zdroju, niedziela, rozpocznie się o 9:30 mszą świętą w Szczawieńskim Kościele, a później wszystkich przybyłych do Szczaw na Zdroju czeka moc atrakcji i zabaw oraz sportowej rywalizacji. Odbędzie się m.in. mini turniej piłki nożnej dziewcząt. I zapraszamy również wszystkich na scenę usytuowaną w Parku Zdrojowym naprzeciwko hali spacerowej. Tam będą mogły się zaprezentować dzieci, młodzież, dorośli w tak zwanym konkursie młodych talentów. Zatem śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Jednak najważniejsza jest w tym dniu zabawa. Myślę, że komitet organizacyjny powołany do obchodu tychże właśnie 33 dni sprosta oczekiwaniom Państwa i znajdziecie dla siebie jakąś atrakcję, w której może czynnie także weźmiecie udział. W tym roku w ramach Dni Szczaw na Zdroju odbędzie się także drugi jarmark szczawieński. Na zakończenie tegorocznych Dni Szczaw na Zdroju wystąpi zespół Wolwer. Już dziś wszystkich Państwa organizatorzy zapraszają do Szczawna.